namzależy.pl. Merytoryczne źródło informacji. Dariusz Szczotkowski, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Nie przedstawiłem widzom, kim jesteś, ponieważ, no właśnie, różne rzeczy można przeczytać w internecie. A to lewak, taki czy inny, a to rurkowiec, a to mieszkaniec Rowu Mariańskiego, ostatnio wolnorurkowiec. Czy te wszystkie określenia nie powinny już trafić do lamusa? To znaczy, no pośmialiśmy się, było fajnie i zabawnie, ale to zdaje się nie na tym polega polityka. Nie na tym polega polityka, na pewno. I czy powinny trafić do lamusa, no to o tym i tak zadecyduje szeroko pojęta społeczność internetowa. To wy tak naprawdę jako internauci powiecie, czy to trafi do lamusa, czy dalej ten żart tak naprawdę, który zaczął się tam w 2000 bodaj w 9 roku, nadal będzie trwał. Ja nie ukrywam, że troszeczkę też nie negowałem pewnych rzeczy, chociażby to, że ja nigdy nie byłem tak naprawdę lewakiem. No, w SLD, w którym byłem, istniały różne skrzydła, jak w każdej jednej partii. Ja akurat reprezentowałem to mocno socjaliberalne, gdzieś tam zrzeszone przy premierze Millerze, który no jednak był tym najbardziej prawicowym, najbardziej liberalnym gospodarczo premierem w Polsce. Tak? Czyli teraz po prostu Dariusz Szczotkowski, polityk. Tak, już Szczotkowski polityk, ale bym powiedział może w tym momencie komentator. Ja w tym momencie nie jestem w żadnej partii politycznej. Trochę rozglądam się też po rynku stowarzyszeń czy organizacji politycznych i troszeczkę nie mogę sobie znaleźć tego miejsca, ponieważ nie ukrywam. Dzisiaj gdybym miał zdefiniować, nie lubię w ogóle tego etykietkowania, ale zdefiniować swoje poglądy, to one byłyby po prostu liberalno-liberalne. Czyli na płaszczyźnie gospodarczej byłyby one nadal liberalne, jeszcze bardziej niż były one kiedyś liberalne, a na tej płaszczyźnie tak zwanej światopoglądowej też byłyby z mojego przynajmniej ujęcia wolnościowe, czyli nie byłyby konserwatywne. Dzisiaj ciężko jest mi znaleźć taką ofertę. Uważam, że nie ma jej na polskiej scenie politycznej. I może trochę bardziej komentator. Zresztą nabrałem trochę pokory. Uważam, że najpierw trzeba troszeczkę w życiu osiągnąć, zanim się w ogóle trafi do polityki. Jak kiedyś się oburzałem, mówiłem, że tak, my młodzi, w ogóle taka propaganda też, wybierajmy młodych. Dzisiaj uważam, że poseł to jak nie ma 40 lat, to niewiele sobą reprezentuje, zresztą co widać, bo czy to Tarczyński, czy Andruszkiewicz, czy Gajewska nie mają tego wieku, nie mają tego doświadczenia i no, trzeba powiedzieć wprost, w parlamencie nie reprezentują sobą za wiele. Dzisiaj rozmawiamy o tej słynnej transformacji, o twojej przemianie. Trzymajmy się chronologii. Jak to było, zanim doszło do pewnej zmiany poglądów? To znaczy cały internet, przynajmniej ten polityczny, zobaczył film zatytułowany Janusz Korwin-Mikke masakruje młodego lewaka. I zanim o kolejnych starciach z panem Januszem, zanim przemiana, no to jednak trochę czasu upłynęło. Jak się żyło z taką łatką? Absolutnie mi to nie przeszkadzało. Co więcej, ludzi... Ta łatka była też tylko w pewnym środowisku. Przecież ja... To się w ogóle wydarzyło. W ogóle to była też ciekawa rzecz, jak to do tego doszło. Tak nagle z takiego chłopaka, który no, był tym socjaliberałem, ogólnie uważał, że wolny rynek nie jest taki zły. Gdzieś tam mówił oczywiście o socjalizmie, bo taka była też linia, ale bardziej tym socjalizmie, powiedzmy sobie, takim keynesistowskim, który nie jest stricte socjalizmem. Dzisiaj faktycznie raczej nie popieram tej opcji. Ale z tą łatką, no to też była masa ludzi, którzy dzwoniła i mówiła, że dobrze się stało, tak, że powiedziałem w końcu nienormalnemu człowiekowi, że nienormalny. Dzisiaj też tego żałuję, bo uważam, że po prostu z takiej zwykłej kindersztuby ludzkiej nie wypada komuś starszemu tak powiedzieć, tak. Ale ta łatka też działała w dwóch kierunkach, tylko że wszyscy pamiętamy, że to środowisko skupione kiedyś przy partii, obecnie Wolność, w internecie jest bardzo głośne. Tylko potem dochodzi do aktu wyborczego i okazuje się, że on wcale nie jest takie duże. Inna rzecz jest taka, że gdybym w internecie ten film nazwał jako pierwszy pewnie, czy w takich zasięgach ktoś inny, że Dariusz Szczotkowski mocno masakruje starszego liberała, to pewnie ta łatka byłaby zupełnie inna. Internet nie patrzy czasami na to, jaka jest treść danego wystąpienia, tylko co było napisane w komentarzu, w tytule. Tak, ale nie miałem problemu z przeżyciem tego. Ja mam duży dystans do rzeczywistości. Szczególnie, że zdaje się, wtedy jeszcze YouTube i internet nie był tak stabloidyzowany i nie było tak dużo filmów z takimi tytułami. To był taki rzucający się w oczy. Znaczy, tak, ja w ogóle byłem jednym z pierwszych zmasakrowanych, oczywiście tutaj cudzysłowie, zmasakrowanych osób w internecie. Jak widać, internetowe masakry można przeżyć. Fakt jest taki, że czasami tam zaczepiali mnie ludzie, chcieli sobie zdjęcie, porozmawiać, zapytać. Dostawałem dużo gruźb w ogóle bardzo zabawnych na Facebooku, czy nawet przez telefon gdzieś tam próbował, gdzieś tam go dorwał mój telefon, to wcale nie było trudne, bo czy to w jednej fundacji, stowarzyszeniu, czy w partii, to pewnie to było łatwo uzyskać te dane de facto. No,
Ale ja się z tego śmiałem, no powiem tak szczerze, jak ktoś ma nadwagę, to musi mieć dystans do siebie, bo inaczej jest dużo trudniej żyć. I wyrobiłem sobie jakiś taki mechanizm. Ale też chciałem powiedzieć jedno, ta przemiana tak naprawdę była tylko i wyłącznie w internecie, bo tak jak mówię, nigdy nie byłem lewakiem, tak? Nigdy nie byłem skrajnym komunistą, nie chciałem wywłaszczać przedsiębiorców. Zresztą przecież moi rodzice są przedsiębiorcami, no to głupio by to w ogóle brzmiało. Oczywiście internet w ogóle nie lubi tego, że ktoś jest gdzieś po środku, tak? Albo się jest lewakiem, albo się jest prawakiem. I ta cała gigantyczna przestrzeń poglądów tak by nie istniała w internecie. Był stres przed rewanżem i na ile chodziło o to, żeby odgryźć się panu Januszowi, a na ile o to, żeby jednak merytorycznie o podatkach i o gospodarce, bo odniosłem wrażenie, że chyba jednak była taka pokusa, żeby troszeczkę dowalić. Ogólnie to powiem tak szczerze, w ogóle w pierwszym starciu też nie było merytorycznie, tak? Ja mówiłem o gospodarce, pan Janusz mówił o rurkowcach, ja mu odpyskowałem chamsko, no i on się denerwował, tak? No to była cała merytoryka tego pierwszego starcia. Przed drugim występem to w ogóle była bardzo śmieszna sytuacja, bo to było, teraz już mogę to powiedzieć. Wszyscy czekali, z każdej jednej młodzieżówki, łącznie z Konradem, obecnie Berkowiczem, który dzisiaj mam dobre stosunki. Wszyscy dzwonili i pytali, czy będę, czy nie będę, tak? Gdy weszłem do studia, studio było całe pełne, było nabite, to wszystkie te młodzieżówki w ogóle zaczęły bić brawo i zaczęli do mnie, no koledzy z innych młodzieżówek podchodzić, czy oni mają go wyprowadzić z równowagi, czy mają wprowadzenie jakieś zrobić tego tematu. Przyszła telewizja, które pytanie chce mieć, tak? To było czuć w samym studiu, że było nastawienie, że ten cały program ma się oprzeć na tym jednym wydarzeniu. No i uważam, że przy tym drugim starciu, to też nie było merytoryczne, tak? Bo ja tam powiedziałem, że i to jest fakt zresztą, że większość moich kolegów to w ogóle byli liberałowie i elektorat Janusza Korwin-Mikke mówili mi, że kiedyś na niego głosowali, no bo był pan Janusz, ale faktycznie jak zobaczyli retorykę tej partii, no to od niej odchodzili. Więc ja powiedziałem normalną diagnozę tego środowiska. No, to było takie bardziej śmieszne. Uważam, że najbardziej merytorycznym wystąpieniem było ta czwarte ostatnie. Nie to po tym o plemnikach, tylko to czwarte, gdzie mówiliśmy o prywatyzacji, notabene na Islandii, ale ono nie ma takiej popularności w internecie. No tak, bo internet lubi awanturę przede wszystkim. Ja na tym ubolewam ogólnie, że w ogóle polityka w Polsce lubi krew, tak? I potem wypływają tacy goście jak, no z całym szacunkiem właśnie, jak poseł Andruszkiewicz czy poseł Tarczyński. Dla mnie to jest zaprzeczenie w ogóle służby publicznej, polityki i tego, co ja bym chciał robić. Właśnie później były jeszcze dwa kolejne starcia w programie Młodzież Kontra, ale może już nie o tych starciach. Idźmy dalej. Jak to w końcu było z tą przemianą? To znaczy, co takiego zaczęło się dziać, że jakaś zmiana poglądów nastąpiła? Tak, jakaś zmiana poglądów nastąpiła. Nie ukrywam i zawsze to mówię. Już niektórzy w końcu zaczną mnie posądzać, że jakieś pieniądze biorę albo jakieś mam inne prywatne kontakty. Zawsze mówię, że w dużo większy wpływ na tą zmianę poglądów mieli tacy ludzie z krakowskiej przestrzeni politycznej, tej młodzieżowej, jak na przykład Krzysiek Zając dzisiaj w Porozumieniu Jarosława Gowina, jak na przykład na pewno Mikołaj Pisarski, który był byłym prezesem Kolibra, a dzisiaj jest prezesem Instytutu Misesa. Ci ludzie nie krzyczeli tam lewak, głupi, jakiś tam, tylko zaczęli rozmawiać na bardzo różne tematy. Okazało się, że w większości zresztą się w ogóle zgadzamy, tak? Gdzieś tam aksjologicznie czy ontologicznie dochodzimy do sedna przy pewnych kompromisach, ale oni mówili, no dobra, no ale o tym samym pisze ci na przykład Mises tutaj, sięgnij po tą książkę, przeczytaj, skonfrontuj, tak? Ja się nigdy nie bałem w ogóle konfrontować poglądów. Miałem taki swój rytuał prasowy, że zaczynałem od tego, że w poniedziałek kupowałem mniej Jerzego Urbana i coraz bardziej przesuwałem się w prawo. I na końcu w piątek kupowałem Nasz Dziennik. Nasz Dziennik w ogóle był zawsze świetną amunicją do tego, żeby dyskutować z ludźmi z Platformy Obywatelskiej, bo Nasz Dziennik się specjalizował w wyszukiwaniu afer w ogóle Platformy, więc faktycznie każda z tych lektur coś mi pomagała, więc się zacząłem sięgać po te książki. Będą tutaj również na tym regale, który raczej takim regałem rozrywkowym, ale jest też również Ayn Rand, którą poleciła mi tutaj akurat moja przyjaciółka ze studiów. Również przeczytałem te książki, zacząłem nad tym się zastanawiać. A później też proszę rzeczywistość, no tak jak mówię, małżeństwo, dzisiaj czekam już niebawem na dziecko. Zaczęła się praca zawodowa, bardzo duża praca, ja bardzo dużo pracuję też. No i zacząłem zastanawiać się, dlaczego to jest tak, że ktoś z mojej pracy w ogóle chce czerpać jakąś korzyść. Przecież to jest moja praca, ja ją wykonałem. To jest niemoralne, że ktoś inny nie pracuje, a żąda. Więc zaczęło się to pokrywać i stwierdziłem, tak, do tej pory byłem socjaliberałem. Uważałem, że wolny rynek powinien finansować te programy socjalne. To dzisiaj uważam, że wolny rynek powinien przede wszystkim finansować dobrobyt ludzi, którzy w tym wolnym rynku wypracowują dobra. I to był klucz tej przemiany. No, światopoglądowo się
bardzo nie zmieniłem, no bo że po prostu już nie jestem taki radykalny, ale radykalizm jest wpisany w tą młodość. Ja wtedy miałem tam 18-20 lat, dzisiaj nie uważam, że tam trzeba zrywać konkordat, nie wiem, robić jakieś radykalne rzeczy. Wolę spokojne, ewoluujące społeczeństwo. Czyli mamy niewątpliwie taką przemianę w kierunku bardziej liberalnych poglądów ekonomicznych, jednak to wciąż pewne ogólniki, więc zadam może takie pytanie, które nam jasno tutaj sprecyzuje te poglądy. Granice wolnego rynku w Twojej opinii? Gdzie powinny być? Granice wolnego rynku? Znaczy, ja uważam, że wolny rynek w tym momencie ciężko jest wskazać te granice, ponieważ on się nigdy do tych granic, według mnie przynajmniej, on się nigdy do tych granic jeszcze nie przybliżył, który by mógł przekroczyć. Przecież to, o czym się chociażby mówi dzisiaj, że wolny rynek, wielkie instytucje finansowe i gigantyczne międzynarodowe korporacje dławią społeczeństwa i z nimi walczy lewica. No to ja zawsze przypominam, że to lewica stworzyła w ogóle korporacje. Poza tym korporacje takie duże są zaprzeczeniem wolnego rynku i nie można mówić, że one gdzieś dochodzą do granic wolnego rynku. To jest dobre pytanie, uważam to za ciężkie pytanie, ale uważam, że granice wolnego rynku są tam, jakbym dzisiaj miał to zdefiniować, gdzie zaczyna się, że tak powiem, sprzedawać wolność człowieka, tak? Czyli na przykład, że ktoś może przyjść i kupić kawałek mnie, nie wiem, skomercjalizować moje ciało, on by mógł zdecydować o tym tylko dlatego, że posiada kapitał bez wolnej woli z drugiej strony, aczkolwiek to takie wrzucone ad hoc, ponieważ to w tym momencie zadałeś mi pytanie, nad którym się nigdy nie zastanawiałem, dlatego, że w swoich rozważaniach, czy to spotkaniach z lekturą, czy z innymi ludźmi, nigdy nie trafiłem na coś, co dla mnie byłoby granicą w rynku, której nie można przekroczyć. Ponieważ ja w tych wszystkich swoich poglądach przesunąłem się chociażby tak daleko, że uważam, że państwa granice zaczynają ograniczać rynek i to jest źle. Tak? Chociażby z tego powodu. No ale do poglądów konserwatywnych koledzy nie przekonali. Nie przekonali, ale to również dlatego, że dla mnie, jeżeli byli po stronie wolności, to nie rozumiem dlaczego inaczej. I dla mnie każdy może być konserwatystą w swoim życiu prywatnym i szanuję tych ludzi. No zresztą chociażby wyżej wymienieni są konserwatystami w swoim życiu prywatnym i szanuję ich postawę. Cieszę się, że podążają tak, jak chcą swoją drogą życiową. Z tym, że uważam, że konserwatyzm nie może być doktryną państwa. Tak samo jak ze mną liberalizm nie może jakoś zmuszać również do liberalnego postępowania w swoim życiu prywatnym, ale nie chciałbym, żeby po prostu państwo było konserwatywne i narzucało ten konserwatyzm. Dla mnie, jeżeli tam Krzysiek czy Mikołaj są konserwatystami, to świetnie, ale nie mogą żądać konserwatywnych postaw od kogośkolwiek innego, na przykład ode mnie. I z tego co wiem, to nikt z tego nie robi. Obydwoje stoją na stanowisku tego, że nie można kogoś zmuszać do tego, żeby był dobrym, i mi się w ogóle bardzo podoba ta filozofia. Na pewno ładnych kilka lat temu nie spodziewałeś się, że ktoś przekona cię do znacznie bardziej liberalnych poglądów ekonomicznych. Może teraz też jest tak, że nie spodziewasz się, a za kilka lat... Oczywiście. Ja już, że tak powiem, przyszła pokora, tak? W pewnym momencie przychodzi pokora i to nie jest tak, że w wieku 19-23 lat w jakiejś tam młodzieżówce najlepiej wiem. Ja się dużo nauczyłem w SLD. Te poglądy, tak jak mówię, gospodarcze niewiele odbiegły, bo to było jednak ten trzon SLD socjalliberalny. One w końcu się też zostały skanalizowane przeze mnie i po prostu wprost uczciwie nazwane, ale oczywiście, że kiedyś może być tak, że zmienię pogląd, że zmienię zdanie i uważam co więcej. Po swoim przykładzie uważam, że ktoś mówi, że miarą polityka jest to, że zawsze trwa przy jednych poglądach. To nie jest miarą polityka. Ponieważ polityk, jeżeli dostanie argumenty i zostanie logicznie na danych przekonany, że się mylił, to obowiązkiem polityka jest powiedzieć, że się mylił i przebudować swój pogląd, bo on kiedyś może zacząć decydować i wolę, żeby decydował zgodnie z faktami i logiką, a nie zgodnie z dogmatami. Czyli mam rację, że teraz dosyć mocno krytykujesz rozwiązania społeczne i gospodarki rynkowej? Tak. Ładnych kilka lat temu, pewnej zimy, było takie badanie, w którym kraju Europy obywatele najmniej boją się o swoje finanse. Pierwsze miejsce Norwegia, drugie miejsce Szwecja, trzecie Finlandia. Jednak tam funkcjonuje
jak nazywa pewien znany polityk, ten wredny socjalizm. 3 na 100 obywateli tylko boi się o swoje pieniążki. No to znamy dalszą treść. Tak. Nie tak dużo, tak. I może idźmy tą drogą, a nie jakimiś tutaj takimi liberalno-ekonomicznymi, dziwnymi drogami. Gdybym wtedy ja się na tym fotelu, powiedziałbym wprost. Szanowny panie, proszę sobie wziąć literaturę i się douczyć, ponieważ to w Polsce panuje ten wredny socjalizm, a nie w Skandynawii, gdzie chociażby wolność gospodarcza jest dużo większa niż w naszym kraju. Tam nie trzeba tylu licencji, tylu pozwoleń, i tylu regulacji na prowadzenie własnego biznesu, ile wymaga nasze polskie państwo od przedsiębiorcy. Nie ma tylu kontroli i tylu urzędów, które patrzą na to, jak się prowadzi biznes. Oczywiście faktem jest taki, że są większe obciążenia fiskalne, przynajmniej te dochodowe. I to by była raczej odpowiedź, która większą liczbę ludzi by przekonała. Mi by niestety nie przysporzyła z tego, że byłem znany w internecie, a pan, którym rozmawiałem wtedy, wyszedłby jako ten, który się zna na ekonomii i wie, o czym mówi. Może teraz powinieneś nawracać. No jednak masz pewne jakby... Jest taki film na YouTubie, który mówi tam, jak przekonywać lewicę do wolnego rynku i kilka razy mi się udało. Tak. Jest kilku takich ludzi na tym świecie, którzy po rozmowie ze mną zmienili również ten kolor z czerwonego na bardziej liberalny. Tak? I ten wykład można odnaleźć w internecie, ale czy jesteś w stanie wyróżnić taki jeden przykład, jeden pomysł, jak przekonywać do wolnego rynku, coś, co może najlepiej zadziałać, może na przykładzie tych przekonanych osób? Nic tak moim zdaniem nie pokazuje ludziom, nie jest w stanie ich przekonać jak własny przykład. I bardzo często ludzie zastanawiają się na przykład, dlaczego mi, mojej żonie powodzi się tak, a nie inaczej. Może to nie jest też jakaś jasność, to nie jest bogactwo, tak? Ja nie wymyśliłem super startupu, ale nie narzekamy. I zawsze mówię, no popatrz się, jak często mam z tobą czas wyjść na piwo, mam z tobą czas się spotkać, zagrać w piłkę, czy oglądać mecz, bo pomimo wagi gram czasami w piłkę. No i mówię, no rzadko kiedy. Ja mówię, no bo ja pracuję. To, czego ty mi zazdrościsz, jest później obarczone pewną pracą i to nie ma tak, że nie ma nic za darmo. On mówi, no tak, ale wiesz, przecież państwo powinno zadbać o to, żebyś ty miał żona. I tak ja mówię, nie, państwo nic o nic takiego nie powinno dbać. Jedyne, coś powinno wydarzyć, to ty powinieneś to zarobić. No i ta rozmowa tak się zaczyna, a potem zaczynamy dochodzić do takich rzeczy, że to w końcu tłumaczę, może to państwo jego wyzyskuje, bo to pracodawca płaci mu tyle, na ile się umówił. A tym trzecim aktorem, który się pojawia i zabiera część dla siebie, a nie było go w tym procesie wymiany, jest państwo. I to jest ten argument, który potem ciężko jest zbić komuś, kto mówił o wyzysku w koło, a nie wie, że to właśnie on domaga się tego wyzysku państwowego i to ten argument, który bardzo często jest już argumentem ostatecznym, kiedy ktoś zastanawia się, no faktycznie, przecież ja ze swoim szefem się mówiłem, że będę pracował, on się mówił, że będzie mi płacił, ale nikt się nie umawiał z tym trzecim, że przyjdzie i weźmie część moich pieniędzy. Tak? Jeżeli dzisiaj rozmawiamy sobie tak bardzo internetowo, to na sam koniec, jeszcze a propos tej przemiany, to właśnie w internecie ludzie śmieją się, że no, liberalizm ekonomiczny w głowach kończy się, czy te poglądy kończą się w momencie pójścia do pierwszej pracy. U mnie się zaczął wtedy. U ciebie się zaczął. Tak, u mnie się zaczął wtedy, ponieważ zrozumiałem, czy pierwsza praca u mnie to było, wiem, 16 lat, byłem pomocnikiem elektryka, ale wtedy jeszcze to była taka praca, gdzie faktycznie dużo się pracowało, jeszcze niewiele się z tego miało. Później zrozumiałem, że każda kolejna praca było doświadczenie do kolejnej, której zarabiałeś coraz więcej i patrzyłem na ludzi, którzy nigdy nie poszli do pracy, a niedokrotnie funkcjonowali lepiej ode mnie. To zacząłem szukać tego mechanizmu. Okazało się, że to jest właśnie to, o czym pisze ten Mises, pisze Hayek. To są ci ludzie, którzy żyją z tego, że ja pracuję. I u mnie przy pierwszej takiej poważnej pracy, nie dorywcie między maturą a studiami, zaczął się liberalizm ekonomiczny. I uważam, że to ludzie, którzy nigdy nie podjęli realnej, prawdziwej pracy i nie znają wartości pieniądza. Często dzieci bogatych rodziców i tak dalej. Popatrzmy się na partię Razem, tak? Tam oczywiście są jacyś ludzie, którym faktycznie się mogło nie powiedzieć, ale sama wierchuszka tej partii to są ludzie nieźle sytuowani z domów, które były nieźle sytuowane, tak? Oni nie znają tej wartości pieniądza. To częściej, jak patrzę na świat, na środowisko wolnościowe, to są ludzie, którzy albo sami doszli do pieniędzy, albo tych pieniędzy im brakuje i pomimo wszystko robią wszystko, żeby te pieniądze mieć, bo znają wartość pieniądza. Czy jeżeli na polskim rynku politycznym nie pojawi się partia liberalno-liberalna, to nie zobaczymy cię w aktywnym życiu politycznym? W najbliższych wyborach najprawdopodobniej nie wystartuję. I mówię tu o wyborach zarówno samorządowych, jak i o wyborach parlamentarnych.
Na chwilę obecną nie planuję takiego kroku, dlatego również, że nie ma dzisiaj partii, którą by mógł poprzeć w pełni, tak? Bo to tak, po części jestem w stanie poprzeć partię Kukiza, a przynajmniej to skrzydło, w którym był Jacek Wilk, jest Kuba Kulesza, jest niedaleko, przecież tu jest okręg Eli Borowskiej, dzisiaj Zielińskiej. To tak, to są ludzie, których bym był w stanie poprzeć, ale są jednostki w dużym ugrupowaniu, gdzie był również Kornel Morawiecki, który jest absolutnym socjalistą. Gdzieś tam są ludzie przy Nowoczesnej, przy Porozumieniu, gdzie, ale to znowu są jednostki, mogą wskazywać nazwiska, a nie całe ugrupowanie. Nie chcę już mówić, że popieram całą jedną formację, przeżyłem to, nie żałuję tego, ale uważam, że najpierw muszę sam nabyć trochę doświadczenia, żeby wejść do aktywnej polityki. Nie chcę być Kingą Gajewską. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie.